fun begin. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 śmiesznych z żyn filmów o superbohaterach. You brought this on yourselves. Now you might ask yourself why a well-respected district attorney would find himself in a situation like this. Well, let's pause here, and I can tell you the story. You cling to old dreams. You're an embarrassment. Przyjrzymy się filmom, które próbują naśladować wybitnych bohaterów w pelerynach i ich filmy, ale nie potrafią. Jaka jest wasza ulubiona superbohaterska podróbka? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Thunderstorm – The Return of Thor. Kiedy w 2011 wyszedł Thor Marvela, reżyser Brett Kelly postanowił połączyć kostium Iron Mana z mocami Thora. Powstało coś w rodzaju filmu studenckiego z wykorzystaniem Adobe After Effects. Dude, your hand! What the hell? Stop doing that! I can't! I don't know how I'm doing it! How am I supposed to stop doing it? I don't know what you're wrecking everything, no! Sekta chce sprowadzić na ziemię Helę, nordycką boginię śmierci. Grant Farrell, potomek Thora, musi ich powstrzymać. You've been chosen, Grant, to be Midgard's champion. A series of events unfold as we speak. Sinister events that shall end the world as you know it. Rezultatem jest komicznie koszmarna gra aktorska. Chris Hemsworth jako ulubiony bóg piorunów może spać spokojnie. Numer 9. Rise of the Black Bat. Reżyser Brett Kelly kontratakuje. Bravo! Bravo! Tym razem z żyna z Mroczny Rycerz powstaje Christophera Nolana. Fabuła przedstawia prokuratora Tony'ego Quinna, który po operacji widzi tylko w nocy. I can see perfectly in the dark. No, the surgery. My eyes must have been worse than they thought. This is amazing. Zostaje czarnym nietoperzem, który walczy z przestępczością. Recenzje skrytykowały go jako kiepskie połączenie Daredevila i Batmana. Może zaskoczyć fakt, że ta postać została opublikowana wcześniej. Film jednak nie zbliża się nawet do innych adaptacji. Od słabych efektów specjalnych i darmowej ścieżki dźwiękowej po niekomfortowo długą scenę w klubie ze striptizem. Ta próba adaptacji komiksu to farsa i jest godna pogardy. Tell Oliver Snape that he better keep a nightlight on. Because he's about to be afraid of the dark. Numer 8. The Batwoman. Batman ma meksykańskiego odpowiednika, który jest tajną agentką, śledczą i pro-wrestlerką. Maura Monty występuje w roli kobiety nietoperza, tropiąc złego naukowca, który porywa pro-wrestlerów, by stworzyć złego Gilmana. Tak, to jest tak śmieszne, jak się wydaje. Film czerpie inspirację z Batmana Adama Westa z lat 60. XX wieku. Dostajemy mało kompetentny, ale samokrytyczny film. Przyjemny dla oka, nawet jeśli DC nie otrzymało żadnych tantiem. Numer 7. Mścicielki Grimmów. Pomysł może niezły, ale producent The Asylum nie przyłożył się do realizacji. Popularne postacie z bajek, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, Rozpunka, Śpiąca Królewna i Kopciuszek łączą siły, by odeprzeć najeźdźców. We have to find Red and the Mirror before the Wolf Legion to Rumpelstiltskin. If that bastard gets his hands on it, he'll open the portal again and bring his army through. Ku naszej uciesze, gra aktorska jest przestarzała, dublerzy bardzo widoczni, a aktor grający kiedyś Hulka, Lou Ferrigno, pojawia się jako Iron John. Go! Get out of there! Take my man with you. I'll take care of this. Powstał też sequel Time Wars i spin-off Sinister Squad, zżynający z Legionu Samobójców DC. Widzimy, że walczą na wszystkich frontach. That was dreadful. Numer 6. Metal Man, a.k.a. Iron Hero. Weterani z rynek Tomcat Films powracają z Metal Manem.
Kyle Finn utknął w kostiumie robota bojowego i chce zemsty na mordercach swojej rodziny. Ale tylko czasem, bo sam film nie wie, dokąd zmierza. Historia jest niespójna i trudno nią podążać. Jedno jest pewne, ten Avenger ze stoiska z podrabianymi zabawkami umie walczyć. Brak ostrości, przerażające błędy audio, kreskówkowe efekty specjalne i niesamowicie zła gra aktorska. Ten film jest tak kiepski, że aż dobry. How does it taste? Have you ever accidentally eaten animal excrement? Mixed with sugar? Sorry, didn't have time to work on the taste. Can you get used to it? Numer 3. Three Dev Adam, a.k.a. Three Mighty Men. Wielkie naruszenie praw autorskich. W obliczu fali przestępczości stambulska policja wzywa na pomoc dwóch znanych bohaterów. Wyglądają znajomo? Zgadza się. To Kapitan Ameryka i meksykański zapaśnik El Santo. Przywódcą przestępców jest nie kto inny jak Spider-Man. Mordercza wersja bohatera rozwiązuje problemy nożem sprężynowym. Film skacze od morderstw do treści dla dorosłych, bez wyjaśnienia, dezorientując widzów na każdym kroku. Ten film jest tak surrealistyczny, że aż trudno uwierzyć, że w ogóle istnieje. Numer 4. Thor Wszechmogący. The Asylum słynie z filmów spijających śmietankę z produkcji o wyższym budżecie, jak Mścicielki Grimmów. Jednak ten obraz nie ma tak kreatywnego założenia. That hammer is the only weapon that can kill the mighty tree it came from. The source of life on which mortal earth and all other worlds depend. Now Loki has arrived to take that life. So you must give the hammer of invincibility to him. To Loki! Po ataku na Asgard, Thor musi odzyskać młot Odyna, którego właściciel podobno staje się niezwyciężony. I sense it. To the heart. The tree of life. My son was alone retrieved. Forget the hammer, father. Jednak każdy, kto nim walczy, zostaje pokonany, a to nie jest największa dziura fabularna tego filmu. Straszne w zły sposób potwory CGI, stereotypy i zaskakująco zabawna gra aktorska sprawiają, że film jest bardziej komedią niż fantasy. Yes. Numer 3. Daria Dill. Nie wiedzieliście, że najlepszym połączeniem DC i Marvela jest bollywoodzki musical? Superman i Spider-Man nie są nawet głównym tematem filmu. Po prostu w jednej scenie Daria Dill, czyli Wspaniałe Serce, dwie postacie są przebrane za tych bohaterów. To rodzinny dramat o skąpym przemysłowcu, ale ta jedna scena przeniosła go do świata memów i ugruntowała jako jedną z najbardziej pamiętnych i zabawnych adaptacji. Romans Spidermana z Supermanem? Na pewno jest tam jakaś chemia. Numer 2. The Amazing Bulk. Efekty specjalne są integralną częścią współczesnej kinematografii, chyba że nie ma się budżetu. Henry Howard to młody naukowiec pracujący dla wojska, który testuje na sobie serum własnej produkcji. Serum zmienia go w fioletowego potwora, który nago włóczy się po mieście, siejąc spustoszenie. Połowa tego tytułu to darmowe materiały filmowe, a reszta aktorzy źle wrzuceni w tła 3D, więc razem wygląda to jak senne majaki. What have I done? What have I become? Trudno nie zauważyć podobieństw do Marvela, z fabułą i postaciami mocno inspirowanymi Hulkiem, ale prawdziwym mistrzostwem było użycie czcionki Comic Sans. That was a wild dream. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.
Numer 1. Italian Spider-Man. Zaraz po trzech filmach Sama Raimiego ukazał się kolejny film o Spider-Manie. W tej australijskiej parodii bohater ma wąsy i strzelbę. Ratuje świat przed kryminalnym geniuszem, kapitanem Maximum. Ta wersja bohatera to bardziej przebrany James Bond w surrealistycznym, samokrytycznym filmie akcji. Kapitan Maximum! Benvenuto, Italian Spider-Man. Gradisci un mojito? Bije krokodylo ludzi telefonem, teleportuje się, by bić mizoginów i przywołuje armię pingwinów, by pokonać wrogów. Io chiamo pinguini! Początkowo to zżynka Spidermana, ale pod koniec film staje się zupełnie nowym, zabawnym i niezapomnianym przeżyciem. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.